Bardzo serdecznie. Na prezentacji talentów uczniów gimnazjum nr 2 imienia Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Dzisiejszą imię dla Państwa Sandra Kaczorowska i Filip Nowicki. Nasz pierwszy pokaz talentów odbył się w 2004 roku. Tegoroczny jest już czwartym z kolei. Zapraszamy na scenę panią Irenę Wiśniewską, dyrektor gimnazjum nr 2 imienia Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Dzień dobry, witam wszystkich. Gorąco witam przybyły gość. Chciałabym powitać wójta gminy Rawa Mazowiecka, pana Krzysztofa Starzewskiego. Gorąco witam rodziców, uczniów gimnazjum nr 2. Serdecznie witam pracowników i nauczycieli gimnazjum nr 2. Witam przybyłych absolwentów gimnazjum nr 2, którzy zawsze są z nami. Chciałabym powitać uczniów, ale również gorąco witam patronów medialnych dzisiejszej imprezy. I chciałabym wymienić Głos Rawy i Okolicy, Dziennik Łódzki, Radio Wiktoria, portal internetowy Kocham Rawę i e-Rawa. Za chwileczkę na tej scenie zobaczymy pokaz uzdolnień naszej młodzieży gimnazjum nr 2. Aktorski, muzyczny, wokalny, sportowy i inne artystyczne. Ale chciałabym się pochwalić, że już na dzień dzisiejszy mamy również ogromne sukcesy w wiedzy. Uczniowie nasi, na chwilę obecną mamy 3 laureatów konkursów na najwyższym szczeblu wojewódzkim oraz 7 finalistów, z czego się bardzo serdecznie cieszymy. Wszystkim Państwu życzę udanej zabawy. Dziękuję. O tym, że nie brakowało i nie brakuje nigdy u nas wyjątkowych młodych ludzi, można przekonać się spacerując korytarzami naszej szkoły. W gablotach zobaczymy trofea sportowe, artystyczne, naukowe. Obrazów na ścianach nie powstydziłby się sam Van Gogh czy Matejko. Przygotowywane przedstawienia, filmiki o klasach czy imprezach szkolnych
publikowane na Facebooku zyskują uznanie niezależnych odbiorców. Mamy więc z czego być dumni. Dlatego pokaz talentów stał się imprezą coroczną. Każdy młody człowiek chce zaistnieć, odrębnić się ze świata, a nasza impreza stwarza takie możliwości. Pozwala stanąć na scenie przed prawdziwą publicznością. Dziś zobaczycie Państwo ponad 50 uczniów naszej szkoły. Jesteśmy przekonani, że popołudnie spędzone z nami będzie wspaniałą zabawą. Choć dzisiejszy program należy do lekkich i przyjemnych, zaczniemy bardzo klasycznie, od poloneza w wykonaniu klasy uczniów, w wykonaniu uczniów klasy 1A. Następnie Sylwia Szewczyk z 3D zaśpiewa utwór Bądź blisko mnie. Paweł Czyż i Damian Kuba z koła teatralnego przedstawią sketch Robin Hood, czyli Niepogoda dla bogaczy, a Angelika Ciesielska z 1D i Sandra Lisicka z 1B zaprezentują się w piosence księżycowej z repertuaru zespołu Various Mans. Thank you.
dłuższą chwilę. To będzie znak, że przyszedł czas pożegnać czaple i motyle. Grasuje Robin Hood. Grasuje, tak. Grasuje Robin. Robin tu grasuje. Ale kurde, flaszka, jestem za miękki. Miękki, ej, Robin, nie, nie, nie. Weź się w garść, weź. Masz misję, jesteś bohaterem, wstań, działaj. Gdzie jesteś, jakiś bogaczu przebrzydły? Tylko nie przebrzydły. Milcz. Oszukiwałeś? Wyzyskiwałeś? Nie, 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 nie musisz odpowiadać. To oczywiste, jesteś przybrzydły. Do licha. Jak na to wpadłeś? Praktyka. Jestem bohaterem od lat. Nie próbuj żadnych sztuczek, bo ja ze 100 metrów trafiam prosto w serce. To może ja odejdę na 100 metrów, bo jeśli trafisz... Pieniądze albo życie. Ależ wybór. Dobra, poszerzam. Palenie albo zdrowie, być albo nie być, kawa albo herbata. Z zestawu wybrałem zdrowie, życie, być i herbata. Dobra, dawaj pieniądze. Co z nimi zrobisz? Oddam, biednym oddam. To dobrze się składa, bo ja właśnie straciłem wszystko, jestem biedny. Tomasz! Dzięki! Kurde, flaszka, za miękki jestem. Czuję, że postępuję szlachetnie, ale bez sensu. Oddać ci szagrę.
pozwolę ci się bać. Kiedyś wszystkie czarne dni obrócimy do grza. Znowu będziesz teraz śpi. Wiem, potrafię ranić tak jak nikt. Przykro mi, nie wiem co robić, gdy płaczesz. Już nie śmiejesz się jak kiedyś. Wszystko jest inaczej. Kolejny raz proszę cię o ostatnią szansę. Znacie? Sprawdzimy. Jak blondynka robi dżem? Obiera pączki! Co wyjdzie, jak wąż zje jeża? Drut kolczasty! Co kucharka robi na imprezie? Miksuje! Uczniowie naszej szkoły od jakiegoś czasu przeżywają prawdziwą fascynację kostką Rubika. Niektórzy głowią się, jak ją złożyć nawet podczas lekcji, narażając się tym na reprymendę nauczycieli. Na scenie zobaczycie Państwo za chwilę pojedynek między Filipem Nowickim, Arkadiuszem Kuklą i Wojciechem Klębą. Przekonamy się, który szybciej poradzi sobie ze złożeniem kostki. Poproszę o pomieszanie kostek. Chłopcy równocześnie rozpoczną swoje zmagania. Uwaga! Start! Mamy dla niego specjalne zadanie. Ciekawe, czy poradzi sobie z inną kosteczką.
Co ty na to? Spróbuję. Muzyka zbliża, łagodzi obyczaje, czyni świat piękniejszy. Przed Państwem porcja naprawdę dobrej muzyki, ale nie tylko. Kolejnymi utalentowanymi przedstawicielami naszej młodzieży będą dziewczyny z drugiej B. Weronika Bąk, Natalia Wodarczyk, Paulina Stankiewicz, Agata Klimczak, Weronika Winiarska, Agnieszka Ostalska, Aleksandra Sekrecka, Ada Babis, Karolina Stańczak, Kornelia Banasiak, Kasia Aniszewska, Natalia Redlicka, Natalia Kobielska. Wykonają one znany cover Ona tańczy dla mnie. W solowych fragmentach usłyszycie Państwo Weronikę Bąk. Natalia Włodarczyk z kolei zaśpiewa utwór Odpuść sobie, wrzuć na luz. Sylwia Frankowska i Emilia Wójcik z Koła Teatralnego zaprezentują scenkę kabaretową Rzeźniczka, a Arkadiusz Lewicki z pierwszej F pokaże się nam swoim robostańcem. Tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że powie go i w sercu schowa na dnie, bo ja uwielbiam go, on tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że powie go i w sercu schowa na dnie. Często wyczynę i nie ukrywam, sprawia mi to przyjemność. I jak go kocham, tylko moje serce wie. I nie całuję, oddałabym nie jedno. Jego ramiona ukojeniem dla mnie są, bo przy nim czuję, jak smakuje miłość. I każdą chwilę pragnę ofiarować, bo jest tego warty, nic się nie zmieniło, bo ja pragnę go, bo pragnę go, bo ja uwielbiam go, on tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że porwie go i w sercu schować na dnie. Ja uwielbiam go, on tu jest dla mnie, bo dobrze to wie, że powie go
Udało się właśnie ułożyć 12-kolorową kostkę. Nie jest to proste zadanie, a na pewno dużo trudniejsze od ułożenia zwykłej kostki Rubika. Gratulujemy! Mięsa, a ja do mięsnego chciałem. Znajdzie się, znajdzie. Dla takiej kluseczki musi się jakiś baleronik znaleźć. I do tego kulturalny. Lubię to. Przepraszam, ale... Proszę i przepraszam. Wersel. A ja tu taka cała w mięsie. Czy to pana nie zniechęca? Ja tu tylko na zakupy. Wierzę. Wielki kawał zimnego mięcha z siną chrząstką w środku. Nie, nie, nie. Wątróbka z kością. Co pani? Mów mi, Jadzia. Jadzia rzeźniczka. Waldek? Jak mój mąż nieboszczyk. A szok, że taka babka jak ja w mięsnym robi, co? Zaczęło się po trzecim mężu. Rzuciłam tartak i przeszłam na hydraulikę. Po czwartym zrozumiałam, że... Pora na kobiecość. I spracowane ręce władowałam w mięso. Bo jak się w zimnym mięsie ręce potrzyma, to opuchlizna szybko schodzi. I znów mam gładkie. Czy jest w pobliżu jakiś inny sklep mięsny? Cała konkurencja to padła. Piąty mąż w Moskwie się wychował. To co byś bardziej chciał? A co jest? Salce są, tylko trzeba trochę oskrobać. Waldziu, od środka się nie otwiera, tylko na wrzęczyk. Co my tu jeszcze mamy? O, no patrz, no paznokieć się znalazł. Sztuczny. Akurat to na tym palcu to mi nie wyrósł. O matko. Fajnie się z tobą gada, Waldziu. Inni to nędzą, to tamto, a na koniec i tak nic nie kupują. Niektórych to kilometr siekierą muszę gonić. Ale niektórych krócej. No tak, nie każdy tak daleko ucieknie. To co byś bardziej w końcu chciał? Czy jest śląska? Jest. A krakowska? Ano jest. Matko, to może i owcowej nie ma? Jest. Jezus Maria, to poproszę śląską. Masz, Waldziu, śląską. To kurczak. No, kurczak, kurczak. Ale rodowity Ślązak. Ale kurczak drób. Drób, drób, ale jak po śląsku zaciągał, to powąchaj jeszcze węglem. Pani Jadziu. Bierzesz, ty się ganiamy, no.
biorę. A jednak się poganiamy. Walciu! Teścik. Czym różni się czerwona róża od czerwonej skarpety? Zapachem! Gdzie leży Krym? Tak, na ciostku! Jak nazywa się miejsce, gdzie kot łowi myszy?
Tak, kotłownia! Podobno, stara nierce wieje, ale mówi się też, że nie ma na nią lekarstwa i z jej powodu można usnąć. Wiecie państwo, o czym mówię? Oczywiście o miłości, która jest częstym tematem dla artystów i o niej usłyszycie w następnej odsłonie naszego pokazu. Tym razem swoje talenty prezentować będą Justyna Grzyb z 3F w piosence Bombonierka z repertuaru Barbary Stępniak jak wilk, Katarzyna Chojecka z Koła Teatralnego w monologu Hanki Bielickiej Liści i Kornelia Banasiak z 2B w Tańcu Nowoczesnym. Dzień pogarnia noc, świtem purpurowy, ty jak czarny kot. Kończysz słowy, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że i gorzkawy smak ciągle kusi cię, a gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po co wielka, tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nica, jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Podpić tajemnicę słodko, delikatnie zbiorcą złotko. Choć papierków po cukierkach, ślad i tak i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż trzeba się mieć i rozgryzać tę zagadkę. Tę zagadkę. Dzień, szafirowym zmierzchem, tobie kto ci gier. Nie dość jeszcze nic mi do twych strat, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię, a gdy patrzę tak, śmieję się. Nic mi do twych strat, ale wiem. Choć papierki po cukierkach, tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nica, jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę swoją, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach, ślad i tak i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż trzeba się mieć i rozgryzać tę zagadkę. O ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach, tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nica, jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę swoją, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach, ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka i sny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż trzeba się mieć i rozgryzać tę zagadkę. O ostatnią czekoladkę. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Ja jestem tylko taka uśmiechnięta, ale jestem, proszę państwa, jestem taka zdenerwowana, że nie macie państwo pojęcia. Stała się okropna rzecz. Wyszłam za mąż. Nie, nie, znaczy to nie było takie straszne. Straszne było, co się zdarzyło potem. Proszę sobie wyobrazić. Wychodzę za mąż i w 4 dni po ślubie Adaś, mój mąż, zostaje wysłany w delegację do Iraku. Wiecie państwo, jak to daleko. Listy idą całe tygodnie. Zostałam 4 dni po ślubie sama. No zupełnie nie mogę się pozbierać. Jestem naprawdę u kresu rozpaczy. Nie mogę sobie dać rady. A tu raptem dzwoni telefon. Moja przyjaciółka Lena mówi: Anka, wpadnij do mnie na chwileczkę. Nic nadzwyczajnego, będzie kawa, ciasteczka, posiedzimy, pogadamy. Będzie przyjaciel mojego męża, mój mąż i ja. No przecież nie możesz żywcem zagrzebywać się w grobie. Poszło, proszę państwa. I poznałam Pawła. Bardzo miły facet. Brązowe oczy, wysokie czoło, śliczne, aksamitne włosy. No i... jest bardzo sympatyczny.
Siedzieliśmy, pogadaliśmy, potańczyliśmy. Odprowadził mnie do domu. No i zakochałam się. Lekkomyślnie, niepoważnie, amoralnie. Wiem, co państwo powiecie. Ale zakochałam się. Nie ma na to rady. Spotykamy się z Pawłem. On przyjeżdża, zabiera mnie do kina, do teatru i na spacer. Jedziemy za miasto samochodem. I tam, na 32 kilometrze, on bierze mnie w ramiona i pyta, czy zechce zostać jego żoną. I ja mówię, no ale skądże znowu? Ja się muszę zastanowić, bo jestem mężatką. Wracam do domu. Jak prawdziwa kobieta bez żadnego zastanowienia pisze do męża list. Drogi Adasiu, małżeństwo nasze było nieporozumieniem. Dopiero teraz poznałam człowieka, którego mogę kochać nad życie. Więc jeśli możesz, przebacz. Odchodzę od ciebie na zawsze. Już nie twoja, Ania. Ten list ciach-ciach ekspresem poleconym do Iraku i o niczym, proszę państwa, nie marzę, jak tylko z Pawłem układać to wspólne życie. I rzeczywiście, spotykamy się, rozmawiamy, a my... Z dnia na dzień coraz gorzej. Okazuje się, że to bufon, gaduan, nieciekawy i bez żadnych zainteresowań. To nieporozumienie. Ja tylko z tej tęsknoty tak zgłupiałam do reszty. Kocham naprawdę tylko swego męża, Adama. No ale co zrobić? Już do niego napisałam. Nie odpisuje i ma rację. Jestem naprawdę u kresu rozpaczy. Raptem pewnego dnia otwierają się drzwi. Wchodzi mój mąż Adam. Okazuje się, że w Iraku się wszystko inaczej załatwiło. Mógł wrócić wcześniej. I ja myślę, no i co teraz? A on nic. Bierze mnie w ramiona i mówi, Aniu, jak ja się stęskniłem za tobą. Nie pisałaś, kochanie. I całuje mnie. Jestem w siódmym niebie, proszę państwa. Raptem, następnego dnia rano, drrr, dzwonek. Wchodzi listonosz. Przynosi listeczek. Ja patrzę. Na kopercie mój charakter pisma. Okazuje się, że tam w Iraku tak dobrze działa poczta, że jak nie ma adresata, to odsyłają list do nadawcy. I to jest właśnie ten mój fatalny list. No to wobec czego ja zmobilizowałam się i mówię, ojej, Adasiu, nie czytaj tego listu. Tam z tęsknoty wygadywałam takie głupstwa. I dodaję, przecież te prawdziwe pocałunki są lepsze niż te na papierze. A tylko marzę, żeby ten list wyciągnąć, porwać do pieca. Ale Adam? O nie, przepraszam cię, kochanie, nie pisałaś wcale, a ja tęskniłem tak okropnie. Pozwól, że wezmę ten list do biura. Przeczytam go sobie w cichości. Będzie to dla mnie naprawdę piękne wspomnienie i miła chwila. I on ten list do portfela, a portfel na serce położył. A ja czekam cały dzień, od ściany do ściany, a tu piąta i jego nie ma, szósta jego nie ma, siódma jego nie ma, ósma jego nie ma, dziewiąta jego nie ma, dziesiąta. Wchodź wreszcie, blady i roztrzęsiony. Ja go rozumiem. A teraz on, od ściany do ściany, aż mu głowa lata. Nagle staje na środku pokoju i mówi, Aniu, czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Wyobraź sobie, wchodzę do autobusu i okradziono mnie doszczętnie. Portfel, dokumenty, pieniądze. I co najważniejsze, to ten twój kochany, nieczytany list. I ja myślę sobie, co tu zrobić, proszę państwa? Nie macie państwo pojęcia, jak się martwię, że tej forsy nie ma. No ale cieszę się, że on tego listu nie przeczytał. No i mówię, ojej, Adasiu, nie martw się, jakoś tam będzie. I jakoś znakomicie nam wszystko ujdzie. Jesteśmy naprawdę szczęśliwą parą małżeńską. Raptem, pewnego dnia, dzwonek. Wchodzi listonosz. Przynosi paczuszkę. Ja patrzę, Adaś tę paczuszkę rozpakowuje. A tam portfel, dokumenty, pieniądze i liścik. Liścik pisze, złodziej. Okradłem pana, bo to mój zawód. Ale znalazłem list i przeczytałem. Ode mnie też odeszła żona. Ewa miała na imię. Kochałem ją nad życie. Wobec czego odsyłam państwu, panu wszystko plus 100 zł na pocieszenie.
Cześć, przyjacielu w nieszczęściu. Nie podpisuję się ze zrozumiałych powodów. Złodziej. Proszę państwa, i Adaś mój list otwiera. A ja już wiem, co teraz będzie. No i czekam, oczywiście ze zgrozą. No i słyszę, jak on głośno czyta. Odchodzę od ciebie na zawsze. Tak jak ja napisałam. Ale zakończenie było trochę inne. Wytrychy leżą po prawej stronie na szafie, a dowód od twojej ostatniej karalności pod ręcznikami. Ewa. Okazuje się, że złodziej z tego zdenerwowania list własnej żony do mojej koperty włożył. Ona śmieje się, całuje mnie, liczy pieniądze. A ja, proszę państwa, jak na wulkanie. Od okna do drzwi, od drzwi do bramy i tylko czekam, aż ten uczciwy złodziej odeśle ten mój fatalny list. Ach, panowie, nie wyjeżdżajcie tak daleko na delegację. Przepraszam, listonosz? Boże, o Boże! $20 in my pocket. Looking for a drummer. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. Now, it's pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rubbing that hella deep. Yeah. Top y'all, five y'all, nigga burning shit up. D-P-G-C, my nigga, turn that shit up. C-P-T-L-C, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Club, nigga, drug dealers, yeah, they giving it up. Low-fi, yo-fi, while we living it up. Taking chances while we dancing in the party for sure. Slip my hoe a 44 when she got in the back up. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just a swing in my hair. Bitch, I'm talking, won't give you down with a sick. Take a bullet with some dick and take this dump on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the ass, you'll be believing the straps. Czuję, że tym razem was zaskoczę. Wiecie co mam? Suchy chleb i wcale nie dla konia. Jak nazywa się ser, który się topi? Topiony! Dlaczego blondynka stoi pod drzewem? Bo czeka na autograf Kory! Co jest duże, zielone i jak spadnie z drzewa może zabić? Tak, 100 miliardowy! Sucharami częstuje państwa Aleksandra Wala z klasy 3E, która oprócz poczucia humoru ma ogromne zdolności w pracach technicznych. Potrafi tworzyć cuda z papieru, wstążki, jest filarem koła rękodzieła w naszej szkole. Plakaty reklamujące dzisiejszą imprezę są... Plakaty reklamujące dzisiejszą imprezę zaprojektowała Angelika Zaremba z 3C, a graffiti na banerze Jan Walencik z 2A. Mamy nadzieję, że bawicie się państwo fantastycznie i gotowi jesteście na kolejną porcję atrakcji. Za kulisami niecierpliwią się już kolejni młodzi artyści. Tym razem będą to Klaudia Felak, Dominika Mirowska, Aleksandra Szewczyk, Gabriela Walczak, Daria Woszczyk z klasy 1B i Aleksandra Mantorska z 1A w piosence Orawa. Paulina Amer, Piotr Jarzomski, Jakub Nozderka, Aleksandra Socha z koła teatralnego w sketchu Spotkanie z ciekawym człowiekiem, Einsteinem. Justyna Grzyb z 3E w przeboju Babę zesłał Bóg.
skalistych rzędach. Przekreszymy ciepłą dłonią, razem z nimi siedzę i będą mi grały wiatry na organach turnii. Kiedy pójdę zbójnikować nad dachami równi. Z mego okna widać potok doliną, doliną. Trudny smyków, las szeroki, mły w koso drzewina. I będą mi grały wiatry w zachwytych kolebach. Noc przestanym się zatańczy po niebach, po niebach. O rabo, wiatrem malowany dach. Już bagami wysrebrzony na smerkowych dniach. O rabo, wiatrem malowany dość. Tu niskie śpiew ogrania, bo kolebka śpią. Przetreszywę ciepłą dłonią, razem z nimi siędę i będą mi grały wiatry na organach turni. Moje życie tylko w górach, nad dachami równin. O rabo, wiatrem malowany dach, ciupakami wysrebrzony na smerkowych piach. O rabo, wiatrem malowany dom, gdzie w niskie śpiew ogrania, po kolebkach śpią. Równa się MC kwadrat. Jaki jestem genialny. Jaki mądry. Tak nieraz spojrzę do lustra i myślę: Albert, jak ten czas leci. Jak to światło leci. Jakie to lustro brudne. W genialności swojej wymyśliłem parę wzorów, które zrewolucjonizują naukę. E równa się MC kwadrat. To wielkie odkrycie. Nie co dzień się dokonuje takich odkryć. Na przykład, wczoraj nie dokonałem. Przedwczoraj też. Zresztą nieważne. Wytłumaczę wam to na przykładzie. Przykład. Chodź. Przy prędkościach podświetlnych masa i czas ulegają zmianie. Popatrz. Masa w ruchu to jest masa spoczynkowa podzielona przez pierwiastek z 1 minus v kwadrat przez c kwadrat. To, tu jest prędkość światła, tu prędkość ciała, tu masa spoczynkowa, a tu masa w ruchu. A tu co? A tu mucha nabrudziła. Ciekawe. Czyli im większa prędkość, tym większa masa. Czy ona wiedziała, na co napstrzyła? To jest bardzo ciekawa kupa. Nie, nie będę że to operę między wieprze. Chodź ty, tobie wytłumaczę. To jest masa spoczynkowa, to prędkość. A tu mucha nabrudziła. To mucha nabrudziła? Hej, chodźcie wszyscy, zobaczcie. Co jest? Mucha to nabrudziła. Ło, duża ta mucha musiała być. Ty widziałeś tę muchę? A co was mucha tak obchodzi? Widziałem, normalna mucha. Są ważniejsze rzeczy. Przy prędkościach podświetlnych mianownik zaczyna maleć. Ciekawe, co jadła. Że też musiała akurat tu nabrudzić. Ale się trzyma. Już ja się cię pozbędę. Więc jak już mówiłem... Nie! Gdzie?
wszystko zależy od tego, czy prędkość jest odpowiednio duża. Popatrzcie, kto by pomyślał, że po kupie muchy może być taka dziura. Wow! I co ciekawe, mucha nabrudziła z jednej strony, a dziura jest z obu. Wow! Posłuchajcie mnie wreszcie! Jeszcze nic ciekawego nie powiedziałeś. A gdyby tu mucha leciała z prędkością światła, to co? Gdyby w locie się spaskudziła, to jej kupa byłaby cięższa od słonia! To? Sami sobie policzcie. Macie kalkulator? Tu trzeba podstawić masę kupy. Nie, jednej kupy. Wszystko można, tylko trzeba znaleźć odpowiednie podejście. Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też chłopem jest, tak jak swinki, blues i jazz. Żeby z baby ciągle drwić, żeby z baby ciągle drwić, trzeba chłopem być. Bóg ci zesłał mnie, też miał kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, i się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc się do mnie mów. Nic państwu nie powiem, chyba że zachęcicie mnie brawami. To jest kurze, czerwone i źle robi na zęby. Tak, cegła! Co jest zielone i ma kółka? Trawa, kółka były dla zmyły. Po co blondynka przykleja do samochodu plastry Nicoret? Tak, żeby mniej palił! Teraz wystąpił przed państwem Miłosz Kuj z drugiej D w piosence zespołu Led Zeppelin Living Loving Mate. Agata Wolańska z drugiej C w utworze Hanej Sabotaż. Sandra Lisicka z koła teatralnego w monologu Aktor Dramatyczny.
Luiza Wieczorek z pierwszej C w przeboju Skrzydlate Ręce. Sabotaż to twoja broń.
Tak. Mój debiut rozpoczął się całkiem niewinnie. Rola moja składała się z czterech słów. Miałem wyjść na scenę, zrobić surową minę i powiedzieć: a idziesz ty stąd? Jak przystoi na dobrego aktora, rolę trzeba najpierw dobrze opanować, czyli wykuć na pamięć. Przychodzę więc do domu, staję przed lustrem i studiuję. A idziesz ty stąd? A idziesz ty stąd? A idziesz ty stąd? Przyszedł wreszcie upragniony dzień przedstawienia. Dzień mego wielkiego debiutu. Świetnie ucharakteryzowany, z biciem serca czekam za kulisami. Wreszcie reżyser mówi: no już, już! Brutalnym kopnięciem wykopał mnie na scenę. Przecież tak nie postępuje się z artystami. Byłem tak wzburzony, że zapomniałam swojej roli. Stoję więc na środku sceny i nic. Ja nic i publiczność nic. Ja nic i publiczność nic. Jakiś facet ukryty w budce przed sceną składa ręce w trąbkę i mówi: a idziesz ty stąd? A ja nic. Ja nic i publiczność też nic. A ten w budce znów swoje: a idziesz ty stąd? I nieco głośniej: a idziesz ty stąd? W końcu ja nie wytrzymuję i mówię: panie kolego, jak mogę stąd iść, kiedy dopiero co wszedłem na scenę? Nie zdążyłem dokończyć tego zdania, kiedy jakiś inny artysta wykopał mnie z powrotem za kulisy. I tak zakończył się mój pierwszy występ. Długo nie mogłem znaleźć pracy. Po wielu miesiącach jako artystę dramatycznego zaangażowano mnie do kolejnego dramatu. Mówię państwu, świetnie, wymarzona rola. Miałem grać nieboszczyka. Leżę więc w trumnie obstawiony kwiatami, świecami, a jakaś aktorka udająca moją żonę zawodzi i płacze: umarł, nie żyje, mój najdroższy, mój biedaczek. Bech chciał, że jedna ze świec przechyliła się i gorący, roztopiony wosk zaczął mi kapać prosto w lewą dziurkę od nosa. A ta nic nie widzi, tylko zawodzi i płacze: umarł, nie żyje. Wtedy ja nie wytrzymuję, zrywam się i mówię: nie żyję, ale przecież czuję, nie widzisz, gapo jedna? Co się działo, ludzki język nie wypowie. Publiczność zbija się ze śmiechu, galeria bije brawo, krzycząc, że nieboszczyk zmartwychwstał. A ja dostaję dymisję. I tak zakończył się mój drugi występ. Dziś, proszę państwa, jest mój trzeci występ. Czy równie dramatyczny? Wielkieś uczyniła mi pustki w domu moim, moja droga! Stefanio? Zofio?
widział słońca, ani nieba też. Ojciec mu wrogiem mamy nie znał, więc samotny ciągle witał nowy dzień. Dlaczego ja tak Boga pytał się, naprawdę skrzydełów nie mogę mieć. Rozłożył ręce, chyba tego chce, i jego oczy mówią leć. Kraj, którego nocą pragniesz tak, jak ja to niebo to raj. Dalej, dalej proszę, lec, proszę gnaj. Kraj, którego nocą pragniesz tak, jak ja to niebo to raj. Dalej, dalej proszę, lec, proszę gnaj. Kolejny dzień, kolejna taka noc, kiedy pokochać go nie miał kto. A ile można modlić się o ląd, który zapłonie, kiedy chciałby on. Zalany zamyśliło mu się, że jego dusza już umie latać. Rozłożył ręce, chyba tego chce, i jego oczy lubią bleć. Kraj, którego nocą pragniesz tak, jak ja to niebo to raj. Dalej, dalej proszę lec, proszę gnaj. Raj, którego nocą pragniesz tak, jak ja to niebo to raj. Dalej, dalej proszę lec, proszę gnaj. Zobacz chłopaku za sen, oddałeś życie, a więc błagam cię lec, pora już na ciebie też. Czy dla te ręce na bóg oddały tobie za ból, kłaniają się, aby się założył już. Nie polecam tutaj wymarzony raj, którego nocą pragniesz tak, jak ja do niebo to raj. Dalej, dalej proszę lec, proszę gnaj. Raj, którego nocą pragniesz tak, jak ja do niebo to raj. Dalej, dalej proszę lec, proszę gnaj. Raj, którego nocą pragniesz tak, jak ja do niebo to raj. Dalej, dalej proszę lec, proszę gnaj. Raj, którego nocą pragniesz tak, jak ja do niebo to raj. Dalej, dalej proszę lec, proszę gnaj. Interesujące występy. Zobaczycie Państwo Sylwię Szewczyk z 3D i Weronikę Bąk z 2B w utworze z repertuaru Edyty Gebert Szukaj Mnie, Roxanę Piotrowską i Arkadiusza Kuklę w scence kabaretowej. Nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie cię po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, tańczących deszczu kroplach, zawodów zat. Z polu strach obu stronach, nowych wciąż marzenia. Gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już. Bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem.
Adam, słuchaj, Adam, no strasznie nerwowa sytuacja. Jestem taka zdenerwowana, rozumiesz? Taka zdenerwowana! Wyobrażasz sobie? No strasznie jestem zdenerwowana. Bo byłam na wywiadówce w szkole w sprawie naszego Kuby i no wiesz, dowiedziałam się, że chyba bardzo źle się uczy, wiesz, ma same jedynki, same dwoje, wiesz, no strasznie beznadziejna sytuacja. Pani Kasia powiedziała, że trzeba będzie do jednego wrócić ze szkoły, jestem rozpaczona po prostu. To znaczy, nie wiem, coś mam ci z twarzy wyczytać? Po prostu byłam na wywiadówce, rozumiesz, Dasiu? I dowiedziałam się, że nasza Kuba no fatalnie się uczy. Po prostu z naszą Kubą jest bardzo źle. No wiesz, rozumiesz? Strasznie jestem wściekła. W ogóle dotarły do ciebie jakieś info ze szkoły, że Kuba źle się uczy? W ogóle? Dotarły jakieś informacje, że się uczy w ogóle? Coś tam? Coś w tym klimacie jakby jarzysz, czy coś tam? Nie? Byłam na wywiadówce, nie wiem, czy wspominałam. Ewentualnie chciałabym wspomnieć delikatnie, zapodać tekst, że byłam na wywiadówce, rozumiesz? W sprawie naszej Kuby. Kuba się źle uczy. No po prostu wywiadówka. Wywiadówka. Byłam na wywiadówce w szkole. Jezu, Adam, no ja nie wiem, co się z tobą dzieje, no. Wywiadówka, szkoła, edukacja, wiedza, nie doświadczyłeś. Też nie może inaczej, no. Szkoła, budynek, tynkowałeś, o. No tam, gdzie tynkowałeś, ja tam poszłam, gdzie tynkowałeś, tam Kuba źle. O, źle, nie. Wrócimy ze szkoły, źle. Też. Dobrze, Dasiu. Dobra, inaczej. Masz syna, tak? Nazywa się Kuba. Chodź po domu, żąda jedzenia. Siedzi, byłeś na początku, że taki mały, potem taki duży. Mówiłeś, dokarmiaj. No to właśnie to twoje dziecko, tak? To jest twój syn i on chodzi do szkoły i tam w szkole źle. Także po prostu wiesz, wróciłam z tej szkoły, jestem strasznie zdenerwowana, rozumiesz? Ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowany i może ewentualnie ten też byś się zdenerwował. Byłoby miło. Bardzo proszę teraz, żebyś poszedł do Kuby do pokoju i coś zrobił. Po prostu musisz z nim porozmawiać. To nie może być tak, że nie ma rozmów między ojcem a synem, no. Bardzo, już. Przebieram nóżkami, raz. Ale już idziemy. Bardzo proszę nóżkami przybierać. Jeszcze bardziej. Proszę do Kuby do pokoju pójść, drzwi nie wywalać, bo nie ma i proszę porozmawiać z nim bardzo, ale to bardzo przejusz. I coś przedsięwziąć. Bardzo proszę. A nie może być tak, że jak wracam do domu, to tu się nic nie przedsięwzięcia, no. Nic nie przedsięwzięcia. Wszyscy coś wezmą, jeden przedsięwzi, drugi przedsięwzi, trzeci przedsięwzi. Oni wszyscy wziują, a ty nie, ten super nie. Bardzo proszę teraz wziąć kabel żelazka i dokonać szeregu przedsięwzięć. Co tam Adam jeszcze przybywa w środku? Adam, co oni ci zrobili? Adasiu, oni cię porwali, tak? Ciebie nie ma w środku, Adasiu. No ja nie wiem już. Nie wiem już, co się z tobą dzieje. No co się z tobą dzieje? Nie wiem, no. Nasi przegrali? Tak. To see you.
Jesteśmy przekonani, że nie macie Państwo wątpliwości co do naszych talentów wokalnych, aktorskich, tanecznych. Być może korytarze naszego gimnazjum przyszły także nie jeden Van Gogh, Kasparów, Błaszczykowski, Zagumny czy przyszła Kowalczyk albo Jędrzejczyk. Kto wie, może za kilka lat poszczycimy się absolwentem pisarzem tej rangi co Miłosz lub Szymborska. Nie wszystkie talenty możemy zaprezentować na scenie, dlatego klasa pierwsza C, humanistyczna, która ma dodatkowe zajęcia dziennikarskie, przygotowała specjalną gazetkę. Za chwilę ją Państwo otrzymacie. Znajdziecie w niej twórczość naszych gimnazjalistów, zarówno literacką, jak i plastyczną. Młode dziennikarki przedstawiają w niej także tegorocznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, a mamy ich wielu. Magdalena Szymaniak to laureatka konkursu z geografii. Marta Młynarczyk i Weronika Fydrych zostały laureatkami konkursu wiedzy o sztuce, a Weronika Fydrych to również finalistka konkursu z biologii. Natalia Drewniak jest finalistką konkursu z języka polskiego i ogólnopolskiego konkursu o czasach i osobie Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Kornelia Zakonnik to finalistka konkursu matematycznego i konkursu Matematyka moją pasją. Magdalena Klimaszewska i Aleksandra Karpińska są finalistkami konkursu wiedzy o sztuce. Na korytarzu przy schodach, przed salą widowiskową, mogli Państwo z kolei podziwiać pracę naszych gimnazjalistów i przeglądać kronikę szkolną, uwieczniającą wszystkie ważne wydarzenia w naszej szkole, których zapewniamy, jest bez liku. U nas stale się coś dzieje. To był już ostatni występ gimnazjalistów, ale to nie koniec atrakcji dzisiejszego dnia. Przed Państwem prezentacja absolwentów naszej szkoły. Za chwilę wystąpią Alan Cocker z zespołem Bombing Crew, grupa Be Fair oraz Magiel w składzie Kamil Łucyszyn, Marcin Jarzębski, Justyna i Natalia Grabarz. Życzymy miłej zabawy. Wyobraź sobie, no strasznie jestem zdenerwowana.
bo byłam na wywiadówce w szkole w sprawie naszego Kuby i no wiesz, dowiedziałam się, że chyba bardzo źle się uczy, wiesz, ma same jedynki, cementuje, wiesz, no strasznie beznadziejna sytuacja. Pani Kasia powiedziała, że trzeba będzie do jednego wrócić ze szkoły, jestem rozpaczona po prostu. To znaczy, nie wiem, coś mam ci z twarzy wyczytać? Po prostu byłam na wywiadówce, rozumiesz, Dasiu? I dowiedziałam się, że nasza Kuba no fatalnie się uczy. Po prostu z naszą Kubą jest bardzo źle. No wiesz, rozumiesz, strasznie jestem wściekła. W ogóle dotarły do ciebie jakieś info ze szkoły, że Kuba źle się uczy? W ogóle? Dotarły jakieś informacje, że się uczy w ogóle? Coś tam? Coś w tym klimacie jakby jarzysz, że coś tam? Nie? Byłam na wywiadówce, nie wiem, czy wspominałam. Ewentualnie chciałabym wspomnieć delikatnie, zapodać tekst, że byłam na wywiadówce, rozumiesz? W sprawie naszej Kuby. Kuba się źle uczy. No po prostu wywiadówka. Wywiadówka. Byłam na wywiadówce w szkole. Jezu, Adam, no ja nie wiem, co się z tobą dzieje, no. Wywiadówka, szkoła, edukacja, wiedza, nie doświadczyłeś. Też nie może inaczej, no. Szkoła, budynek, tynkowałeś, o. No to tam, gdzie tynkowałeś, ja tam poszłam, gdzie tynkowałeś, tam Kuba źle. O, źle, nie. Wrócimy ze szkoły, wrócimy ze szkoły, źle, źle. Też. Dobrze, Dasiu. Dobra, inaczej. Masz syna, tak? Nazywa się Kuba. Chodź po domu, żąda jedzenia. Siedzi, byłeś na początku, że taki mały, potem taki duży. Mówiłeś, dokarmiaj, dokarmiaj. No to właśnie to twoje dziecko, tak? To jest twój syn i on chodzi do szkoły i tam w szkole źle. Także po prostu wiesz, wróciłam z tej szkoły, jestem strasznie zdenerwowana, rozumiesz? Ja jestem zdenerwowana, Kuba jest zdenerwowany i może ewentualnie ten też byś się zdenerwował. Byłoby miło. Bardzo proszę teraz, żebyś poszedł do Kuby do pokoju i coś zrobił. Po prostu musisz z dzieckiem porozmawiać. To nie może być tak, że nie ma rozumu między ojcem a synem, no. Bardzo proszę już. Przebieram nóżkami raz. Ale już idziemy. Bardzo proszę nóżkami przybierać. Jeszcze bardziej. Proszę do Kuby do pokoju pójść, drzwi nie wywalać, bo nie ma i proszę porozmawiać z nim bardzo proszę już. I coś przedsięwziąć. Bardzo proszę. A nie może być tak, że jak wracam do domu, to tu cię nic nie przedsięwzięcia, no. Nic nie przedsięwzięcia. Wszyscy coś wezmą, jeden przedsięwzi, drugi przedsięwzi, trzeci przedsięwzi. Oni wszyscy wziują. Teściu, nie! Bardzo proszę teraz wziąć kabel żelazka i dokonać szeregu przedsięwzięć. Zadam Adam jeszcze przybywa w środku. Adam, co oni ci zrobili? Adasiu, oni cię porwali, tak? Ciebie nie ma w środku, Adasiu. No ja nie wiem już. Nie wiem już, co się z tobą dzieje. No co się z tobą dzieje? Nie wiem, no. Nasi przegrali? Tak. To see.
Że nie macie Państwo wątpliwości co do naszych talentów wokalnych, aktorskich, tanecznych. Być może w korytarze naszego gimnazjum przyszły także nie jeden Van Gogh, Kasparow, Błaszczykowski, Zagumny czy przyszła Kowalczyk albo Jędrzejczyk. Kto wie, może za kilka lat poszczycimy się absolwentem pisarza tej rangi co Miłosz lub Szymborska. Nie wszystkie talenty możemy zaprezentować na scenie, dlatego klasa pierwsza C, humanistyczna, która ma dodatkowe zajęcia dziennikarskie, przygotowała specjalną gazetkę. Za chwilę ją Państwo otrzymacie. Znajdziecie w niej twórczość naszych gimnazjalistów, zarówno literacką, jak i plastyczną. Młode dziennikarki przedstawiają w niej także tegorocznych laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, a mamy ich wielu. Magdalena Szymaniak to laureatka konkursu z geografii. Marta Młynarczyk i Weronika Fydrych zostały laureatkami konkursu wiedzy o sztuce, a Weronika Fydrych to również finalistka konkursu z biologii. Natalia Drewniak jest finalistką konkursu z języka polskiego i ogólnopolskiego konkursu o czasach i osobie Karola Wojtyły, Jana Pawła II. Kornelia Zakonnik to finalistka konkursu matematycznego i konkursu Matematyka moją pasją. Magdalena Klimaszewska i Aleksandra Karpińska są finalistkami konkursu wiedzy o sztuce. Na korytarzu przy schodach, przed salą widowiskową, mogli Państwo z kolei podziwiać pracę naszych gimnazjalistów i przeglądać kronikę szkolną, uwieczniającą wszystkie ważne wydarzenia w naszej szkole, których zapewniamy, jest bez liku. U nas stale się coś dzieje. To był już ostatni występ gimnazjalistów, ale to nie koniec atrakcji dzisiejszego dnia. Przed Państwem prezentacja absolwentów naszej szkoły. Za chwilę wystąpią Alan Cocker z zespołem Bombing Crew, grupa Be Fair oraz Magiel w składzie Kamil Łucyszyn, Marcin Jarzębski, Justyna i Natalia Grabasz. Życzymy miłej zabawy.
Jesteśmy tu z uwagi na to, że Maciej jest absolwentem gimnazjum, także gromkie brawa dla Maciej. Zagramy dla was kilka numerów z naszego repertuaru. Zaczniemy od czegoś naszego. Kawałek nazywa się The Touch of Madness.
Miałem wszystko w sklepie. Drugi numer też będzie nasz. Niedawno pojawił się w naszym repertuarze. Chcemy być wolni, chcemy mieć jakiś cel, chcemy być, być wolni, chcemy być tam, gdzie ty, chcemy być, być. Trochę Britpopu.
gonna never forget to you. But I was just somehow realized what you had to do. I don't believe that anybody feels the way I do. Coś klasycznego też z coverów, jeszcze bym podpiłaś.
Dzięki bardzo. Grałem na was ze skrzydłem. People living for
there's no countries. That isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people. Chyba jednak nie, także dziękuję.